Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie najnowszej myszki dla graczy od firmy Rappu. Jest to model Rappu V900. Myszka ta wyposażona jest w laserowy sensor o rozdzielczości sięgającej aż 8200 dpi. Zapowiada się naprawdę ciekawie, tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, bierzemy się za rozpakowanie Rappu. Bardzo fajnie wyglądająca z opakowania myszka laserowa. Oczywiście myszka dla graczy i to z prawdziwego zdarzenia. Mamy tutaj jakiś sensor V-Pro, który daje nam rozdzielczość DPI aż do 8200. Nie wiem dokładnie, co to jest za sensor, ale myślę, że może być on porównywalny chociażby z Avago 9800, który zapewnia podobną rozdzielczość. Oczywiście to sobie jeszcze sprawdzimy w testach. Cena takiej myszki, jak na razie taka oficjalna, zapowiedziana, to jakieś 229 zł. Dość możliwe, że ta myszka będzie trochę tańsza. Natomiast sprzęt z naprawdę wysokiej półki, najmniej takie robi wrażenie, więc myślę, że będzie tych pieniędzy wart. Na razie sobie zobaczymy, co ciekawego na opakowaniu i zajrzymy zaraz do środka, rozpakujemy ją. Tak więc, mamy tutaj podstawowe dane, jak widzicie wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Rozdzielczość od 100 do 8200, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku sensora Avago 9800. Przetwarzanie obrazu 12000 fps, szybkość tej myszki to 150 cali na sekundę, czyli 150 IPS-ów, mówiąc inaczej. Przyspieszenie 30G, czyli jak najbardziej przyzwoicie w myszce dla graczy, już takiego wyższego pułapu cenowego. Transfer danych 16 bit oraz mamy 1000 Hz, jeśli chodzi o próbkowanie, czyli reakcja na poziomie 1 milisekundy. Mówiąc w prostych słowach, jest to myszka reagująca naprawdę bardzo szybko, tylko 1 milisekunda opóźnienia. I po boku mamy cechy. Ergonomiczna, ukształtowana pod gracza praworęcznego. Możemy ustawiać DPI, czyli prawdopodobnie mamy też oprogramowanie, update firmware'u, wbudowana pamięć, precyzja myszki, 5 konfigurowanych przycisków oraz podświetlenie w 16 milionach kolorów. Bardzo fajnie. Z tyłu, moi drodzy, mamy informację, iż zastosowano tu zupełnie nowe technologie firmowane przez Rappu, czyli chociażby chip V-Power, 32-bitowy procesor ARM, 60 MHz, czyli szybszy niż w większości myszek z tego segmentu. Poza DPI możemy kontrolować także lift off distance, czyli możliwość uniesienia tej myszki od 1 do 5 mm i nie tracenia kontaktu sensoru z podłożem. Do rozmiaru pamięci nie podano dokładnie, ale możemy zapisać 3 zestawy naszych komend. Wgrywanie nowego oprogramowania online również bardzo się przydaje, a raczej nie oprogramowania, tylko firmware'u, czyli samych takich sterowników siedzących w myszce. To by było na tyle. Kartonik mamy, że tak powiem, zrobiony. Pora sobie zajrzeć do środka. Możemy to zrobić otwierając po prostu ten kartonik. Widzimy już, tą myszkę jest całkiem fajna. I tu mamy taki obrazek, gdzie wygląda ona jeszcze lepiej. Więc po prostu nie mogę się doczekać, aż ją rozpakujemy. Ale powiem Wam, że gdzieś tu jeszcze były wymiary i waga, tak więc też ciekawa rzecz. Zobaczcie. Wymiary 123 mm, czyli ponad 12 cm. Myszka całkiem długa. I waga 150 gram. Tak więc waga średnia. Jak najbardziej ta myszka, myślę, że będzie fajnie wyważona. No dobrze, ale dość teorii, zabieramy się do praktyki i otwieramy kartonik. Ok, kartonik otwarty. Możemy wyjmować już samą myszkę. Mamy wszystko bardzo solidnie spakowane, bardzo ładnie to wygląda. Ok, jeszcze trzeba się pozbyć taśmy. Proszę bardzo, widzimy samą myszkę. Mam schowany kabelek. Ale jeszcze zobaczmy, co mamy tutaj. Bardzo fajnie to wszystko jest zapakowane swoją drogą. Producent postarał się o takie szczegóły, żeby ta myszka robiła dobre pierwsze wrażenie przy spakowaniu. To oczywiście też jest plus. I zobaczcie, mamy płytę z driverami od razu w zestawie. Nie musimy sobie ich szukać po stronach, ściągać. Mamy tutaj wersję dla Windowsa XP 7 i 8. Jest też instrukcja, gdzie mamy zawartość zestawu, opis przycisków i takie podstawowe instrukcje bezpieczeństwa, powiedzmy. Też jest jakiś opis oprogramowania, jest tego całkiem sporo. Mamy też menu podświetlenia, ale to sobie oczywiście wszystko dokładnie zobaczycie u mnie w pełnej recenzji. Natomiast już patrzymy na samą myszkę. Zobaczcie, wszystko tutaj w jak najlepszym porządku, nawet bym powiedział, że bardziej. Mamy pozłacany wtyk USB,
fajną taką designerską wtyczkę rapu z takimi nacięciami, pasek do zorganizowania nadmiaru kabla, to już coraz częściej widzimy w myszkach, oraz bardzo fajny oplot tego kabla zabezpieczający go przed na przykład przecięciem, przetarciem. Jest to drobnostka, ale się bardzo przydaje, szczególnie w myszkach dla graczy, które są narażone na różne gwałtowne ruchy. No i sama myszka, zobaczcie, na mnie pierwsze wrażenie zrobiła naprawdę super. Wydaje się to prawda, że ważyła aż 150 gram, chociaż prawdopodobnie tak jest. Wykonana jest bardzo fajnie, ponieważ górę mamy z takiego chropowatego, fajnego plastiku. Myszka ma bardzo fajny kształt tej całej górnej sekcji, taki rozchodzący się troszeczkę. Przyciski chodzą naprawdę bardzo lekko. Nie było tego co prawda na opakowaniu, ale na stronie producenta wydaje mi się, że widziałem, że ta myszka ma przełączniki firmy Omron, tak więc to oczywiście jest bardzo duży plus. Mamy fajną rolkę, która troszeczkę wystaje. Jest naprawdę duża, kręci się z fajnym, lekkim oporem. Działa też jako przycisk, a za nią mamy przełącznik trybów DPI. Za rolką mamy jakąś kontrolkę i zobaczcie, prawdziwe aluminium. Więc bardzo fajnie. Nie wiem, czy to robię tylko za ozdobnik, czy też ma troszeczkę dociążyć tą myszkę. I oglądamy sobie dalej. Z prawej strony mamy gumę, która ma zapewnić dobry chwyt. Z drugiej strony również mamy gumę, ale także mamy dwa dodatkowe przyciski z błyszczącego plastiku oraz logo V900. Jak widzicie, większość myszki jest matowa, część jest gumowa. Mamy także kilka elementów błyszczących, ale na szczęście nie ma tego dużo. Przyciski boczne też chodzą bardzo fajnie i lekko, natomiast nie są za bardzo wystające, ale myślę, że będzie obsługiwało się je całkiem dobrze, ponieważ tak wstępnie kciukiem, jak ich używam, nie muszę za bardzo ciągać go do tyłu, a pierwszy przycisk naciska się naprawdę bardzo komfortowo. Tak więc pod względem designu, kształtu, ergonomii, myślę, że ta myszka jest naprawdę, już w tym momencie mogę to stwierdzić, bardzo wygodna. Testy to tylko potwierdzą. A teraz zobaczcie, co mamy od spodu. Fajne, duże ślizgacze tutaj, dwa mniejsze tutaj i wydają się być naprawdę fajnej jakości. Tu mamy jeszcze klapkę, to jest to prawda plastik, która przypomina szczotkowane aluminium. Jest to co prawda dół myszki, ale też robi fajne wrażenie. Tu mamy jeszcze taki ozdobnik, taką jakby siatkę meszową. Widzimy sam sensor V-Pro oraz jakiś przełącznik. Czy to jest do tego list of dystansu, nie wiem. To sobie sprawdzę w testach i Wam więcej o tym powiem. Chociaż prawdopodobnie było coś w instrukcji, ale tak jak mówię, wszystko wyjdzie w pełnej recenzji. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Myszka naprawdę bardzo fajna, testy zapowiadają się świetnie, tak więc myślę, że recenzja też będzie ciekawa. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was. Cześć!